Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wszyscy zostaniemy podzieleni na pary, na podwójne pary. Jest nas 6 osób, bo dzisiaj nie ma niestety z nami szofera i zostaniemy przez 24 godziny bezdomnymi. Czy jesteście na to gotowi? Tak. Na co? Na to? Już patrz. No właśnie, widzę, że Dredias już czuł się chyba za bardzo w rolę i już jest jak ten bezdomny. On powinien do śmietnika wskoczyć, a nie na... Ty, Dredias, poszukaj może jakiś butelek, bo zaraz zaczynamy challenge! Niech zrobią tego, jak to się mema, kiedy zaczyna tracić fame. Dawaj, to co, od czego zaczynamy? Może od tego, żeby się podzielić na jakieś grupy, co? Co wy na to? No przecież już o tym powiedziałem, to jest nic. W każdym razie dzielimy się na grupy. Kto chce być z kim, możemy sobie wybrać. Ja chcę być chyba z Karin. Pamiętaj, Karinka, ja ciebie zadłem nawet jak będę bezdomny. Czemu ze mną? No bo to pamiętaj, nie chciałabyś takiego bezdomnego faceta? Karina by się zostawiła. Co nie? Żartuję. Zostawiłaby się, jakbym był bezdomny? Nie. Czy... Wiesz, to jest właśnie najgorsze, no że ona właśnie by cię nigdy nie zostawiła, nie? Obydwie coś się nie zrobił. Makijaż mi ścierasz tą ręką brudną. Zostawiłaby się, jakbym był bezdomny, czy nie? Znaczy, jakbyś był bezdomny, to ja też bym była bezdomna, no to raczej byśmy się trzymali razem. Aha, no w sumie racja. No ja dzisiaj zostaję bezdomny. Wyjdźcie do auta. Do auta po kamerę. Ale... Co ty robisz, Dredias? Co ty we mnie kluczykami rzucasz? No tak. Będziesz objęło cię? Co ty w niego kluczykami rzucasz? Nie, mają wziąć tylko kamerę. Wy też musicie wziąć kamerę, także idziecie z nimi. Ja idę. No wy, no wy! Tutaj idź do swojego kochania. Przytul swojego męża! Przytul swojego męża, no pokażcie ludziom! Jesteśmy na pachnie jak ta menelica. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zostajemy bezdomnymi na 24 godziny, także cóż, no wystarczy się teraz podzielić na pary i musimy przetrwać do jutrzejszego dnia, do godziny 11:00. Pewnie challenge tak się skończy wcześniej, ale postaramy się być po prostu w dzisiejszym odcinku bezdomnymi. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, zapraszam Państwa do oglądania. Po godzinie 24 spotykamy się na dworcu centralnym. Wiecie, każdy wie, gdzie jest dworzec centralny. Wielka i tak widać dym z tego papierosa, więc nie ukryjesz się, że jesteś palaczką. Ukrywa, będziesz zbierać dzisiaj kiepy, to będzie jasne, nie? Nie, tak, ale... ja mogę ci już coś zostawić. Bez ja mam papierosy, świeżą paczkę. Ale to mam. Musisz oddać. Nawet nie, ale nie możesz. Będzie kiepy wyciągać. Takie... Będzie palać koncerty. Żeby nie było, każdy wyciąga wszystko, co ma z kieszeni. Ale to jest tak? Logiczne, bo możemy mieć tylko telefon. To tak jakbym weźmy sobie telefon. Nie mam nic przy sobie, nawet nie wziąłem mojej torby. Nie wziąłem chory. My też możemy sobie jedzenia nabrać w takim razie, tak? Nie, jeżeli ja nie mam jedzenia, ale ja na pewno papierosów nie oddam. Wszystko chowamy do samochodu. No niestety, jesteś bezdomna. Nie. Jesteś dzisiaj bezdomna. Dobra, ale bezdomni też mają na papierosy czasem, tak? Ale nie wszyscy. No powiemy na kamerze, schować. Że ktoś mi kupił, tak? Niestety, jesteś bezdomna. Nie jesteśmy oszustami, tak jak ty, Wiola. No tak, pewnie, zwłaszcza. Dobra, wszystko odkładamy w autku i zaczynamy. Lecimy na miacho. To ma być. Nie pozwolę na to. Od razu te takie sprzeczności. Wiola, torebka dla mnie przede wszystkim. Przemacaj ją, Dredias. Weź przestań! No, przemacaj ona ją. Jest obleśna, nie chcę jej dotykać. Masz ją sprawdzić. Masz sprawdzić, czy nic nie ma. Nie, no jaszczur. 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 Drzazga mi się w nogę, piła, patrz. No to już widzisz, masz zalążek jakiegoś brudu jako bezdomny. Dobra, słuchaj. Wyciągasz, znaczy musisz ją przemacać, a nie sprawdzić, czy nie ma nic przy sobie, bo nic nie może mieć przy sobie. Czemu ja akurat? No bo ty jesteś jej chłopakiem. No to zabierz jej po prostu torebkę, no. No to zabierz jej torebkę. Dobra, ty. Do śmieci, tak? No nie! Wiolka, czego ty nie rozumiesz? Ale nie do śmieci! No nie! Chociaż jak jesteś bezdomna, to możesz wyciągnąć! O, teraz mam torebkę! Nie. Dobra, Karinka, ty masz coś przy sobie? Też masz torebeczkę. No niestety, musisz oddać torebeczkę. Ja przeszukam Karinkę, wszystkie rzeczy położymy na masce i zaczynamy odcinek. Nie możemy mieć nic, oprócz kamery i telefonu. Ale nie, może... Ej, wydaje mi się, że ty jesteś oszustem. Brońcie, panie Boże. Widać ci źle z oczu patrzy. Nie jestem oszustem. Do bagażnika schowajcie wszystko. Okazało się, że nic. Potwierdzisz ludziom, że nic przy sobie nie ma? Nic przy sobie nie ma. Potwierdzam. To, że potwierdzam, że... Telefon, ale telefon mogę mieć. Tak, wszyscy nie mają nic oprócz telefonu, także... No cóż, ja również nic nie mam. Mnie nie sprawdzili, ale ja nigdy nie oszukuję. A to właśnie. Halo, oszust. Co, chcecie mnie sprawdzić, czy nic nie mam? Nie, po prostu chcieliście mnie pomacać. A to? To też bezdomni nie mają takich rzeczy. Suche usta. A mnie nie obchodzi, że masz suche usta. Ona mogła gdzieś między fałdami schować, na przykład szluga. Mogła. Wiolka? Mogła. No tak, w tłuszczyku tutaj może jakaś folijka. A jak w ogóle zarobić na swoją narzeczoną? Ja? No. Ja już coś wymyślę, ale to będę brał dla siebie, nie dla niej. Aha. No, czyli... a co, no dobra, no okej. Okay. A my po prostu sobie poradzimy, my ponieważ po prostu jesteśmy sobie poradzimy z najlepszym kotami. Duetem, największymi dobra, zaczynajmy ten odcinek, bo przedłużamy. Weźcie kamery z auta.
Ja biorę Karinkę i lecimy. A, macie kluczyki do auta. Mam nadzieję, że zginiesz Biolka, na tej ulicy, nie, ty masz. Zdychał, umierał pod Elo, blokiem. Weźcie kamery i zaczynamy odcinek. To co, Karinka, robimy jako pierwsze? Co robią bezdomni? Nie wiem, no chyba masz śmietnik, dawaj. To jakieś łaski sobie usiądziemy. Dawaj. No tak. Wszystko wziąć z powrotem. No ale no to chyba nie oszukacie, co? A brońcie, Panie Boże. Nie będę grzebać w śmietniku, jak masz ochotę, ja na przykład głodna nie jestem. No co, no co, trzeba coś poszperać, no. Patrz, no lody jeszcze trochę zostało, chcesz? Nie, robaki latają po tego. No a co, jak jesteś bezdomny? Ty, ciastko jakieś. Chcesz? Nie chcesz trochę ciastka? No ale dobre, no. To smacznego. No czekaj, ja zobaczę, no. No nie jedz tego, może jest zatrute. Jakie jest zatrute? Dobra, masz te kluczyki, frajerze. Masz. Ja spróbuję. Jabłecznik? No, nawet spoko. Chcesz spróbować? Nie. No to nie, to nie, no. Ja ci powiem tak, nie będzie ciężko wcale. Ja mam pomysł, jak zrobić, chodź. Dobra. Weź, Karina, no zajrzyj, no zajrzyj do tego śmietnika. Spokój. No zajrzyj, no zobacz, wiesz, ile tam może być drogocennych rzeczy. Ale do tego wyszłeś, Karina, zajrzyj. Zajrzyj do tego śmietnika, weź łączkę. No nie boli to, no zajrzyj do tego śmietnika, no. Nie, ja ci mogę ewentualnie pomagać, albo kamerę pomóc trzymać, nic więcej. No to słuchaj, no. To może pójdziemy na dworzec. A co tam ciekawego jest? No przychytrzy ich po prostu. Jak pójdę pierwszy na dworzec, Boże, jeszcze nas pobiją tutaj, ta lokalna. Nie powinniśmy w ogóle się kierować. To słuchaj, pójdziemy na dworzec i ja pójdę pod automaty, ja wybiorę kasę z automatu. I co sobie za to kupimy? No nie wiem, coś do jedzenia, bo ja jestem głodny, nie wiem jak ty. Nie, ja nie jestem. Ta szarlotka nie była jakaś smaczna. Chodź. Ej stary, musimy to zrobić w starym, dobrym stylu. Czyli? My myślisz, że my sobie nie poradzimy? My sobie poradzimy, jesteśmy najlepszym duetem. Tak, oczywiście. Wiesz co musimy zrobić? No, tak. Wyżebrać. Jak najgorsze. Oczywiście, że wyżebrać. Jak nizina, totalna nizina. Tak to jest fajnie. No, tak jest fajnie, czasami tak robię. Dobra, chodź, pójdziemy w tamtą stronę i na pewno kogoś znajdziemy. No i dobra, no i gitarę. Dobra, stary, jakie te patenty tam no, były? Nie wiem, nie wiem. Pamiętasz coś z tego? No ja pamiętam, stary. Ja coś też pamiętam. Stare, dobre czasy, dobra. Trzeba powiedzieć, czy chcemy kasy na jedzenie, nie na alkohol. To jest podstawa. Tak, to jest podstawa. Zawsze jak się tak mówi, to człowiek sobie myśli, o tak, oni są dobrzy. Dobra, i co tam jeszcze? No nie wiem, na kolana myślisz, że jak padnę, to dadzą więcej. No dobra, spróbujemy, może się dobra, trochę zbłaśnimy, ale dawaj, musimy znaleźć miejsce. Dobra. Karinka, pod ladę i sprawdzasz, wyciągasz kasę, nie? Żadną ladę. No ja dawaj. Mogę ci kamerę podtrzymać. Ty no nie, no. Karinka, sprawdź. Nie. No sprawdź, no ty też musisz umieć, no dawaj. Sprawdzaj. O, widzę, że już masz patent, żeby zapalić latarkę. Ja mam podejrzane zachowanie. Zaraz. Sprawdzaj. Na kolei zaraz przyjdzie. I co, jest coś? Wiz oprócz brudu. Trzymaj kamerę, ty nie umiesz po prostu szukać. Ja zaraz coś znajdę. Ja. Dlaczego nic nie ma? Dlaczego? Bo to trzeba inteligentniej zrobić. Z drugiej strony. Chodź tu, patrz. Chodź Karinka, z kamerą. Pan. 5 zł. Nie. 2 złote. Czekaj, coś dalej jest? Grosik. Ale się ludzie dziwnie na nas patrzą. Karina, byś zarobiła pieniądze, to byś nie patrzyli, tak? Mogłaś pogrzebać w tym śmietniku, to nie byłoby przypału żadnego, jakbyś pogrzebała w tym śmietniku. Nie będę grzebać. No śmietniku, dobra, ale mamy, tak mamy 7 zł 1 grosz, to co, sprawdzamy więcej automatów? No sprawdzamy. Patrz na mistrza. Patrz jak się robi. To wystarczy już. Kolejne 2 złote. Ale przypał, no. Chodź. Okej, my z Karinką zarobiliśmy już jakieś 18 zł. Ona zamiast zbierać pieniądze, to tylko się patrzy, jak ja to robię. Udostępniłam ci latarkę, nie przesadzaj. No dobra, no nic nie zrobiła tak naprawdę, bo latarkę w telefonie. O, wow, latarkę w telefonie to ja też mam. No ale cóż, no jakoś sobie radzimy. Mamy ile? 18 zł? No to będzie to coś dobrego. 18 zł, czyli starczy nam, żeby przeżyć do jutra, tak wiecie, no. Jest ciepło, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Możemy przenocować nawet w parku, ale będziemy mieć napicie i jedzenie, także nie będzie tutaj jakiegoś większego problemu. No a czemu nie w parku? Już mamy klucze do domu, możemy wrócić. Ale na tym film polega, że nie możemy. Ja mam klucze do auta, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy do niego wejść. W każdym razie zobaczmy, jak oni sobie radzą. Mam nadzieję, że teraz nagrywają, także przejście na nich. Jestem kebaba. No i co, no to sobie musimy uzbierać, jak chcesz kebaba, nie? No ty musisz mnie uzbierać. Jakiś złom poszukamy, kochanie. Czy coś, puszki, te sprawy. Albo coś na grubo znaleźć i jednorazowo dużego zanieść. Co ty możemy myślisz, że... wypłacić pieniądze, co myślisz? Jak wypłacić? Trochę tak oszukać. Ich tutaj i tak nie ma. Głupia jesteś? O, i tak by się nie dowiedzieli. No, ale to już jest bez sensu wtedy to w ogóle odcinek. No dobra, no ale ja nie chcę, nie mam ochoty cały dzień bez pieniędzy być. No i co z tego? No ale taki jest odcinek, nikt nie ma ochoty, tak? Chodź i szukamy coś. Kebab!
Ty, słuchaj, tam widzę, on jest dostawca od jedzenia. Zapytaj się, czy tam na jedzenie, bo jestem głodna. Co byś żebrać? Ja zbieram te puszki i sobie zarobię. No dobra, no, zarobimy chyba, chciałeś powiedzieć, prawda? No my, no to i na razie nic nie zebrałaś. No ja zaraz zbiorę. To chcesz, to idź się zapytaj. Nie, to ty masz iść się zapytać, ja będę kamerować. Pytać. No ja idę z tobą. Babie, no, ale ty się prędzej dadzą, a nie trzy. No dobra, ale ja będę obok ciebie, to też powiem coś. Co? No chodź. A ja będę za ciebie chodzić, zrobiłabyś coś sama. No zrobię, zrobię. A to w ogóle jest sklep z jedzeniem? Chyba tak, nie wiem. Co mam zapytać? Czy ma jedzenie jakieś, czy tam dają? Co się ci pani daje? Przepraszam bardzo, ma pani jakieś jedzenie, żeby dać? Nie ma nic. Nie ma nic. No i widzisz, i co? Na pewno? Nic? Na pewno nie ma. My jesteśmy troszeczkę głodni i nie dałoby rady. Proszę pani, bo co na pani mam być? Widzisz, i co? Kto ci da tobie za darmo jedzenie? Ty pomyślałeś, że trzeba sobie zapracować. No, nie ma na skróty, ty. Co? Jeszcze jakbyś ty była na kolanach i bez gaci, to może by ci dali, a tak to nie wiem. Ty jesteś okropny. Chciałbyś mieć taki... Jest worek, o patrz. O, to się chociaż zapytamy, czy dadzą nam worek, co? Patrz, ile tu pieniędzy leży. Zobacz, patrz, pieniądze, to są pieniądze. Bierz worek i ja wkładam tam i zbieram. Dobra, dobra. Zobacz, kurtka jest, żebyśmy komuś sprzedali. Czy ona wygląda chyba na taką miarę? Ależ na Instagrama? Bo telefon mamy. Wystawimy szybko na Elixa i napiszemy, że szybka sprzedaż za... No za dwie dychy to ktoś na szybkości na pewno weźmie. No na pewno, nie? Dobra, no patrz, jaka kurtka, przecież to cała jest normalna. Nic jej nie jest, działa. Dobra, to kurtkę mamy, puszki mamy. Dalej szukam puszek, ale to musisz wystawić na Instagrama chyba, to na szybko ktoś kupi. Powiem, że to moja i... Patrz, waga. Pa, działa. Mamy już dwie rzeczy na Elixa i puszki. Dobra, lecimy dalej. Chciałam tą pralkę. No my chcieliśmy tą pralkę, on pierwszy się zrobił. Zrób coś, jaszczur. Zrób coś. A co mam mu zrobić? No ale no, tam zabiera... Co pogadaj z nim? Ale on tu świetnie tylko jakiś kabel. Reszta została, to zaniesiemy na ten złom jeszcze z powrotem. Tak, myślisz? No, no bo za te puszki to za mało dostaliśmy. A czemu całej pralki nie? Kabelki na opalenie. A cała pralka na złom nie opłaca się? A po co stał brać 20 groszy za kilo? Tak? Nie opłaca się? Tak. To jakbyśmy wzięli pralkę, to ile dostaniemy za nią złomę? Weźcie sobie, jak chcecie. Ale ile byśmy za ile byśmy dostali? Grosze, ja tylko sobie silnik jeszcze wyciągnę i chuj. Tak? Ale to... A teraz? No. No dobra, no to co? Chcieli ją wziąć właśnie na złom tą praleczkę. Jeszcze go boję, jasz. Będzie tym kamieniem wyciągnął silnik? Ja się to zaczynam bać. No co on robi, ty? Nawala tym kamieniem w to. Czego on to nawala? No mówi, że silnik chce wyciągnąć. To w takim czasie silnik, tak? Silnik, to się tak nazywa? 5,20 za złom. Tylko tyle, rozumiesz? Za takie coś. O, a to chwilę zbieraliśmy, co ty myślałaś, że... Ja myślałam, że bez dom nie dostaję, bo to 100 złotych dostaniesz? Ja mam 100 złotych, tego nikt też nie kupi. No weź to, może ktoś kupi tą kurtkę. Nie kupi tego nikt! No ja nie będę 20. Za to ubiegał, gdzie ty idziesz? 20! Zbieraj to, no co ty robisz, ty? No to jest tylko 5,20, co my za to kupimy? Kebaba jednego. Gdzie? Nawet nie. Bułki se kupimy i tyle. Zbieraj. No i co? Rzucałaś i tak zbierasz. Proszę cię, ty byś potrzebował 10 bułek, żebyś się nażreć. 20. No dobra, raz można się przemęczyć. My tak nie będziemy żyć całe życie, tylko dzisiaj. Tak, a potem będę słyszała, głodny jestem. Mam lepszą propozycję przed tym klękaniem. Ty później będziesz klękał. Dobra. Ja na pewno nie będę klękał. Zaczepimy kogoś. Kogo? Przepraszam, mamy do was sprawę. Taka oferta może się już więcej nie powtórzyć. Tak, tak, tak. A mianowicie chcemy wam zaproponować bardzo dużą promocję na Instagramie za 5 złotych. 5 złotych chociaż, za 5 złotych. Ej, ziomalki, dajcie piątaka, no. Ej, ty wyglądasz na takiego miłego. 5 złotych za duże promo. Oni nie wiedzą, co robią. Oni tracą teraz naprawdę wielką promocję. Daj piątaka, mordeczko. Nie dasz 5 złotych? Dawaj piątaka. No daj te 5 złotych, no. Nie możesz mi dać 5 złotych, żydzisz mi? Dobra, zawijamy od tych lamusów. A co za lamusy tam, ci ludzie, to jest jakaś porażka, nie? Znajdziemy kogoś innego. Nie możemy się upokorzyć, nie będziemy klękać. Coś za coś, tak. Opaczki, jaki ziomek idzie? Leci. Ej, możemy ci coś zaproponować. Chcesz się pokazać przez bardzo dużą publikę? Ej, przez publikę trzymaj dychę, ziomek. Co? Chodzę sobie na wizytę. Co jest? Słowem, ty się w Szczecinie urodziłem, tak to prowadzę. Dzięki, stary, Ameryczka. Ja jestem sobą, lecę, bo płonę, płonę jest swoim. Dobrze, Barę, dzięki za dychę. Jestem Seweryn, jestem szczery. Wow, ej, stary, zrobiliśmy tutaj szybki klip, nakręciliśmy i wyrwaliśmy dychę nie wiadomo skąd. Jak to się stało? Dzięki, my mamy farta. Dzięki za dychę, stary. Żuwik, żuwik. Ej, stary, ta dycha nam nie pomoże, ale wiesz, została nam wcześniejsza opcja. Pamiętasz, o czym wcześniej mówiliśmy? Bo to był akurat przypadek, bo mamy farta. Ale co musisz zrobić? No o czym wcześniej mówiliśmy? O czym? No i ty to zrobisz.
Uderzaj tam do pani i działasz. Masz błagać, no błagaj ją normalnie o kasę. Klękaj, poproś, poproś, bo mamy strasznie kruchą akcję, stary. Klęknij dla pani, musisz klęknąć. Przestań mnie nagrywać. Ale ja go nagrywam, nie panią. Pani chce na nas masochistów wzywać, a my nie mamy jak przeżyć. Nie mamy jak przeżyć, stary, a ludzie już chcą nas zaatakować. Ale to pani by mi grosza nie dała, no stary. Daj spokój, kurde, Polska biedna, kurde, się prują od razu. Daj spokój. Dobra, wychodź, idziemy stąd. To ma 2 złote. Nikt ci nie odpowie, kurde, żałują ci 2 złote. 2 złote, bo czuli ludzie! Ja nie mogę tak żyć. Tak, tak jest panelica. Ale co, co ty niby tutaj? Nie, musisz się... Nie możesz wytrzymać bez papierosa, bez jakichś lepszych jedzenia, no co ty? Muszę zapalić. Musimy wypłacić te pieniądze chyba. Ja nie, nie, ja to pierdzielę. Ja, ale oni tak się nie dowiedzą. No weź, misiu. Mamy 5, ile mamy? 5 coś, tak? No to możemy sobie kupić. Dasz, no, szlugi, normalnie, ramy kupimy, 30 groszy, jakaś najtańsze bułki i się przeżyjemy, no nie przesadzaj. Bo ty musisz szluga zapalić. Tak, ja muszę szluga. Może kogoś wyłudzę szluga. O! Co, idziesz się zapytać kogoś o szluga, tak? A pan to częstować? Prosiłabym bardzo. O, dziękuję. No i co, i wyżebrałaś, no jedź ty. No ale to w sumie nawet mogła, to nie wiem, czy to się liczy, nie no, chyba się liczy, ale... Nie no, liczy się. Mogłabyś takie z ziemi zbierać, albo tam stamtąd. Może ty sobie pozbierać z no ziemi. No nie, ja nie muszę, a potem ja mnie palę, nie pocałujesz, ja nie, bo będziesz mówił, że jak mylice. No i tak bym cię nie pocałował, ale no... Dobra, kończ to. Tak nie możemy, idę wypłacić. No, ja se robię, przecież już masz szluga, po co ci pieniądze? Ja nie mogę, jak można być tak upośledzonym i w ogóle uzależnionym? No można być tak uzależnionym, tak? Nie jestem upośledzona, ty jesteś szybciej upośledzona. No jakbyś była mądra, to już byś zarobiła na te szlugi. Ale mi się nie chce! No tak, bo zamiast zarabiać, to właśnie męczysz dupę, dobra, tylko żeby... Ja o, papieros! No tak, dobra, daj mi blika. No ale to co, przegrane przez ciebie. Ja to ja dobra, zwalam na ciebie. Dobra, dowiedzą się. No dobra, masz. 6, 6, 8. Ale to jest oszustwo, no ja przez ciebie przegram, ja bym dobra, to wygrał. Dobra, ale słuchaj, dredzarz ciągle oszukuje i jakoś nic za to nie robią, tak? Ale ja bym i wygrał, się nie dowiadują nawet. Tam dobrze, się o tym nawet... zawsze wszystko zepsuł. Dobra, weź przestań. Jakbym musiała robota. Żyć tak, jakbym musiała, to bym no, na pewno wykombinowała pieniądze, ale nie muszę, no więc dlaczego nie mogę wypłacić? No ale jest takie zadanie, no. Oj, tam dobra, ale dredzarz on sobie oszukuje, dlaczego ja nie mogę oszukiwać? No i oszukuje i jest oszustem, a my nie jesteśmy, ja nie jestem, no ty. Ale ty, słuchaj, gdybyś nie chciał, żebym wypłaciła tych pieniędzy, to po prostu byś mi nie podał tego blika, po prostu chciałem, podałeś ale... mi, ale podałeś bez problemu. Nic nie można zarobić normalnie, bo męczysz tylko. No bo nie ma, jest po pierwsze jest niedziela, niehandlowa, co my mamy, gdzie my mamy zarobić, prawie w ogóle nawet ludzi nie ma. No proszę cię, normalni ludzie siedzą w domu, ci co mają pieniądze. O, ci co nie mają, właśnie my sobie pozbierali. Ale nie ma od kogo, ja rozumiem, gdyby poniedziałek czy coś. Was. Dobra, weź przestań, sam dałeś wypłacić mi te pieniądze. Nawet się praktycznie nie sprzeciwiałeś, więc to jest problem. No i co? Całkiem nieźle zarobiliśmy, nie? Na tych tak, sklepach. Znaczy, inaczej. Musimy się schować, deszcz kapie, pada. No to możemy wracać na dworzec, jakby prawdziwi bezdomni. A po co tu przyszliśmy teraz? No bo jeszcze mam tutaj parę sklepów otwartych. No pamiętasz, dzisiaj jest niedziela niehandlowa i ciężko. Mi ciężko. Się wydaje, że tu wszystko jest zamknięte. Patrz, wszędzie kraty są zamknięte. Ale ja mam kilka monopolowych, Karinka. A co ty chcesz monopolowym kupić? No nic, ladę chcę znaleźć. O nie, w takich monopolowych jest niebezpiecznie. Daj spokój. I właśnie przez to ominęliśmy 8 sklepów, Karina. Ja nie będę cię nagrywać w takich warunkach, bo ja się boję o swoją. Ale ty nie musisz twarz. Mnie nagrywać, po prostu musimy wyciągnąć kasę. To przecież to wszystko ja nie musi być nagrane. A tam zabiorą? A tam zabiorą kamerę. Ja schowam pod kurtkę i po prostu wejdziemy. Słuchaj, Karinka, przejedziemy jeszcze 5-6 sklepów. Ile mamy? 40 parę złotych, co? No i co? I trzeba coś kupić do jedzenia. Ty to nie musisz nic krewetki jeść. Krewetki może. Co? No mam ochotę na krewetki. Ale my no. jesteśmy bezdomnymi dzisiaj, Karina. No i co z tego? A ty chcesz krewetki jeść. Wystarczy na jedną porcję za 40 zł. Mhm, a ja będę głodny, tak? No bo ty się napieczasz krewetek, tak? Nazrzesz się krewetek i ja będę głodny? Będę głodować przez cały... No patrz, super. Patrz, jakie ładne niebo ruszy. No rzeczywiście ładne. No to nie zjemy krewetek, zjemy co innego. Karina, to jest romantyczny wieczór bezdomnych. Tak. Tak. Bezdomni się nie przytulają. Dlaczego się nie przytulają? Właśnie się przytulają jakimś zimno. No bo mogą sobie przekazać jakiś, nie wiem. Tu musisz dać buziaczkę swojemu bezdomnemu. Czujesz się lepiej, że jestem bezdomny? Tak. Czy nie? A jakbym był bezdomny, to byś mnie zostawiła? Już się o to pytałeś. No właśnie, chciałem, żebyś udzieliła prawdziwej odpowiedzi na to pytanie. Bezdomna razem z tobą wtedy. To nie, wtedy byś mnie zostawiła. Wtedy byś znalazła sobie gacha. Tak? Tak, czy nie? Nie? No nie. Nie? Byś była bezdomną? Byśmy spali na ławce razem? No kurczę, patrz, jaki to jest wybór. Powiem ci, że jak prawdziwi menele. No trzeba się poczuć troszkę. Tylko, że to jest zero. No, ale tak dla smaku, dla wyglądu. Ile wydaliśmy? Ile nam jeszcze zostało? Tam znalazłem 5 zł, a wydaliśmy... Powiem ci, że to piwo bez alkoholu jest droższe niż piwo z alkoholem, więc... Ale powiem ci, że dałoby się przeżyć. Tylko jest problem z domem, nie? No. Jak jest ciepło, bo jak jest zimno, to jest przesrane. W sensie musi mieć wtedy nosek. Zaraz musimy zwijać się w ogóle na dworzec, bo musimy być na 24, się z nimi umówiliśmy. Myślałam, że żeby zaklepać sobie ławkę. Na dworcu? No. Ale my nie będziemy spać na dworcu, bo na
nas wyrzucą. A nie można. Musimy zasyć się w jakiejś melinie. No ale wiesz, też nie wyglądamy na takich, powiedzmy, bezdomnych. Dziewczynę kamerujesz, no co? Ja lubię dziewczyny kamerować. Ale tak blisko. No tak blisko, blisko, bardzo blisko. To lepiej może by było. No może tak. To swoją jeszcze kamerujesz? No, fajna kamera. Z Bagińskich, który się reklam... Ten, nagrywasz? Z Bagińskich, to znaczy? Ja nie wiem, o co chodzi. Jakich Bagińskich? Magdę Bagińską? Nie znamy, nie znamy. Jestem naprawdę bardzo głodny, nie? I wiesz, po co tu przyszliśmy, co tu robimy. Przepraszam, dałaby mi pani coś za darmo do jedzenia, bo nie mam pieniędzy, w ogóle nic, nie mam. Jestem w strasznej sytuacji, naprawdę, bo mnie mama z domu wyrzuciła i... A, dobrze. No, dziękuję. Wiedziałem, no, że tak się, będzie. No. Wiedziałem, że tak będzie. No ja wiedziałem, to jest, na co ty liczyłeś w ogóle. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Dobra, zawijamy stąd. Może co wyżebramy, no jakoś inaczej to załatwimy. No idziemy. Przepraszam. Bo odcinek nagrywamy i zostaliśmy bezdomnymi i próbujemy szybko sobie jakoś poradzić, za bo nie mamy za dwa złote, za grosza złote przy duszy i chcieliśmy zrobić jakiś dobry uczynek. Możemy to wstawić i... Bo nie mamy pieniędzy. Możemy. Ja mam szybko, tylko tak na raz, dwa, trzy. Za dwa złote. Za dwa złote. Kartą przyjmujecie? Tak, też przyjmujemy. Jak kartą? Nie mam blikiem. Dobra, blikiem, to już myję szybko. Ej stary, ale oni chcą nas oszukać, ty jesteś idiotą? Dobra, przestań. Ty serio uwierzyłeś w to, że oni ci wyślą dwa złote blika? Jesteś głupi. Ty albo... jesteś głupi, byś coś zrobił w końcu. No to daj, ja to mogę zrobić stary, tylko chodzi o to, że chcą nas oszukać, a ty myjesz im szybkę. Weź się zamknij, byś coś zrobił, a nie, w ogóle nie pytałeś zarobić pieniędzy. Jak ty, ja nie umiem zarobić pieniędzy? To ciebie oszukali teraz na dwa złote. Ty jesteś nienormalny, jakiś niepoważny. Weź się ogarnij, głąbie jeden, bo gdyby nie ja, to byśmy nie mieli nic. No ale daj, to ja mogę to z chęcią zrobić, ja to nagrywam. Co ty żeś zrobił, wylałeś pianę na szybę i odeszłeś. Dobra, dawaj, rób to. Widzisz, jak czysto będzie, to będzie najbardziej wypolerowana szyba w internecie. Jedziecie teraz na miasto? Nie, jest dobrze, jak jedziecie na miasto, to musi być czysto. Jak psu jajca będzie się błyszczą, nie? Ale elegancja jest teraz, nie? Tak. Dostaniemy chociaż dwa złote? Tak, to jest tego warte. Tak? No, złote dosy... no czułeś. Ja, a masz może więcej? Nie. A tak pięć, no tak pięć złotych, no. Super. Pięć złotych i nie. Będę zadowolony, tak, będę zadowolony, przeszczęśliwy. O, buziaczka dostałem, dobra, możemy lecieć. Dobra, to dzięki, nie? Dobra, mamy z dwa zika, chodź, stawaj tutaj. Stary, po ciężkiej akcji już chodzeniu, mamy 12 złotych. Stary. Mamy 12 złotych, może kupimy coś w Maku. Może spróbujemy kupić coś w Maku, dobra. Dobra. Lecimy. Okej, jest godzina 23:50, my tak naprawdę tutaj czekamy na nich już tylko i wyłącznie. Będziemy musieli odłożyć kamery, bo kamery są troszeczkę warte do bagażnika, ich kamery. No i co, polecimy na jakąś melinkę po prostu, żeby tam nas nie okradli. Czemu nie? Bo ja chcę iść normalnie spać do domku, a nie w jakiejś melinie. No, no nie masz wyboru, jesteś bezdomna dzisiaj. Musisz się poczuć jak bezdomna, Karinka. No ja się poczułem już jak bezdomny, także wiem, że dzisiejszą noc spędzimy na jakiejś opuszczonej melinie. Czekamy tylko na nich, jak przyjdą, to po prostu odłożymy kamery do bagażnika i lecimy na melinę. Okay. Nic nie kupiłem, znaczy mieliśmy iść do Maka, ale w końcu nie poszliśmy, bo za 12 zł szkoda na Maka wydawać, chyba bułki jakieś kupimy. Rzućmy się na hotel i ja pójdę spać do hotelu. Ale ile macie kasy? Ile masz kasy wielko? No nie patrz tak na mnie dziwnie, ile masz kasy? Grosze macie? Nam zostało 30 zł, a wam? Zamki nam zamknięły. 12 zł. No to co my wynajmiemy, a wy ile macie? No 5,20. Co wynajmiemy? Ty ile? Myślałeś, że coś wynajmiemy. 5,20. Ja nie chcę spać, żeby nie mali. Chcę być zobaczyć, co myślisz, że coś wynajmiemy? Myślisz, że coś wynajmiemy? Bułki, kupmy bułki, ja chcę bułkę chociaż jedną. Coś do bułki. Ale zamknięta jest żabka, nie mieliśmy po drodze żadnego sklepu, mieliśmy iść do Maka, ale nie wiem, opłaca się Maka. Ja bym się zaszł na melinie teraz, nie? Ja bym się zaszł na jakieś melinie, mówię wam. A, może zaraz piwko trzasnę i tyle, i się skończy. Urbexu można iść. Co gdzie? Urbexu, ty chcesz urbexy robić o 24. Co? No musimy jakąś melinę znaleźć. Ale mamy jakąś melinę. Opuszczoną, no a gdzie chcesz? Cały dzień już. A gdzie chcesz spać? Biedaki, kurde, najgorsze. Zaraz sobie sam pójdę do mamusi, kurde, pojadę. I sobie pójdę na piechotę. O, ja też mogę iść do mamy. Ja też. Ale mamy dokończyć film, tak? No dokończymy. No. Dobra, to co, lecimy na ten? Na ja tą melinę? Jak menem, ja mam tutaj jedną taką fajną. Już nie umiem tak jak. Dobra, ty, do ciebie idealnie pasuje. Co idealnie pasuje? Popatrz na siebie, Dredziasz i... No co, popatrz na siebie. No co, no popatrz na siebie, mam problem. Problem do mnie? Mam problem, bo wyglądasz jak menel i się plujesz. Jedyny nie umiesz przetrwać? No ty ciągle, kurde, masz skarpetki rozwalone i wyglądasz jak fleja i nawet zębów nie myjesz. Dobra. Nawet zębów nie myjesz, a ty do mnie takie rzeczy mówisz. Dobra, weź za mnie mordę, Dredziasz. Jesteś brudna i będziesz mi mówić, co jak ja wyglądam. Ja wiem, że możecie być wkurzeni. Bułkę chcę chociaż jedną!
Wiem, że możecie być wszyscy wkurzeni. Ja też nie jest mi miło. Nie jest mi miło. No mi też nie. Dobrze, jest lecimy miło. Na Melinę. Stary, ale co ty robisz? Dobra, musiałeś wyciągnąć tą kamerę. Głodny jest chłopak. Ale musimy iść na Melinę, no. Dobra, ale stary. Pieprzona bieda, kurde, ludzie w ogóle zero tolerancji w tej Polsce zasranej. No tak, w ogóle nie dają jedzenia ani wstyd. Nie chodzi o to. Są strasznie sceptycznie nastawieni. Dobra, w ogóle do nas. No. Ja. Ty stary, ale ja ci słyszę, że dam ci kasę, nie? Bo my zrobiliśmy trochę więcej. Nie musisz żerać po śmieciach. Dobra, stary, ale kurde, to już nie o to chodzi, nie? Jakieś butelki chociaż. Ale co, gdzie teraz to sprzedasz? No w jakimś monopolowym coś wezmą, no wyłącz kamerę po prostu i... Ja już chciałem Menelowi puszki. Dobra, zabrać, jak chcecie, to grzebcie w śmieciach, nie? Tego nie zrobię. Czy sam będziesz grzebać? Butelki trzeba znaleźć, ja zarobię, stary, siano, no kurde już... No dobra, okej, okay, jak chcesz, to jesteśmy na Melince, dawaj tam. Włazisz, stary? Ale idziemy spać już? No nie wiem właśnie. Może prześpijmy to po prostu, co? Melinka, Melinka, na 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 na. Czy ma taki humor? Nie wiem, dobra, dawaj, stary, właś. Wchodzisz też po mnie? Wchodzę, no. Zobacz, jak sobie wchodzę na Melinkę, chodź. Kurde. Yeah, yeah. Wow. Książęce jest zwrotne? Chyba nie, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, stary, ale... No tutaj trochę tych butelek jest. Jest bekowo, może dawaj poszukamy różnych fanków i może coś z tego zarobimy, co? No też tak myślę właśnie. Też ci się tak wydaje, kumplu złoty? Że coś znajdziemy, poszukamy i damy sobie radę, poradzimy sobie. Poznajdujemy puszki, pokręcimy się, może jeszcze coś wyżebramy, zarobimy pieniądze i przeżyjemy. Dobra, wszyscy wiedzieliśmy, że tędy możemy wejść, to co? Ja rozumiem, że my dzisiaj chcemy się upodobnić do tych całych Meneli i tych ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać. Ale to, że jesteś Menelem, nie oznacza od razu, że musisz iść na najgorszą Melinę. Niektórzy śpią gdzieś na dworzu, a nie w takich okrutnych miejscach. No to czemu mi nie powiedziałeś, że są lepsze Meliny? Teraz mi... Najbliżej i myślałam, jakie lepsze? Że... Jakie lepsze? W sensie... Co? Jakie lepsze? Znaczy, ale zobacz, mniej przecież jest łóżko piętrowe. A, no właśnie. To jest syropian, poduszka, łóżko piętrowe. Stary, połóżmy się po prostu tutaj spać wyłącznie. Dobra, to ja już po prostu zaczynam. Rano włączymy. Dobra, ja sobie zobaczę materiał, to co nagraliście. Macie wszystkie karty ze sobą? Tak, ja mam. Masz? Macie karty, ja obejrzę materiał i co? I no musimy zostać. Tak. Dobranoc, Kami. Włączysz kamerę, jak będziemy wstawali i tyle. Ale Wiolka, jesteś oszustką zasraną, nie? Obejrzałem materiał, oszukaliście, obydwoje oszukaliście. Co? Ja nie, to ona. Oszukali. Oszukali. Co ona zrobiła? Ale wypłacicie się do czegoś? Wypłacili pieniądze. Co ona, ty zrobiłaś? Ona wypłaciła. Ale to plika. Ale to nie. Wy jesteście jacyś nienormalni. Ale to właśnie to takie, że stara myśl, że pieniądze wypłacają. Ja stąd wychodzę. Mam ten film i tak rozumiesz tego. Najgorsze filmy, wszystko psuje, całą fabułę, no, cały sens odcinka. Dlaczego? Chodźmy, to ja też jestem głodny, bardziej niż ty. W takiej sytuacji powinniśmy stąd po prostu wyjść. Ja stąd wyjść, wychodzę. Bo ona oszukała i to nie ma sensu. Nie obchodzi mnie twój film, nie obchodzi mnie to wszystko. Ona zepsuła i ja stąd wychodzę. Bo nie zmęczyli, a ty co? Dlaczego szukali? Ale dlaczego szukaliście? Czemu tak jesteś? To nie możesz powiedzieć nam od razu. Nie przyznałeś się? Wolałeś to kryć z nią, niż nam się przyznać? Jak cię zmusiła? Nawet na filmie jest, że po prostu powiedziałam, daj blik, on mi dał. Ale co, ty jesteś debilami? Myślisz, że to by nie wyszło? Przecież to jest nagrane. Ale to jest nagrane. Sprawdzilibyśmy sceny. No ale to sprawdzili. Wiem, że to jest... Nie, to jest świadome fałszerstwo. Dlaczego szukaliście? Nie, dlaczego szukaliście? No powiedz mi, Jasu. Ja nie chciałam. Ona byłam głodna! Ona musiała fajki kupić na pewno. Byłam głodna! Nie znaleźliśmy w ogóle, na mnie dać nadzieję. Byłam biedna. Parę mi dałeś, co to ma być? Byłam biedna, musiałam. Dobra, no film nie ma sensu w tym momencie. Możemy zakończyć ten film. Ale nie udał nam się. No nie udał nam się, no, przez Wiolkę oczywiście. Ale nie udał nam się. Karina, co o tym sądzisz? Karinka przestraszona, wystraszona, wszyscy kurde przerażeni, a ty sobie boisz kulki. Jeszcze nie zmuszają cię. Co? Jak wiesz, że nie musz żerować tak na innych. Nie masz honoru, nie masz honoru. Ale to nie, nie masz honoru, nie masz za grosz. Chodź, Hubert, idziemy za sztu honoru. Dobra, zacznijmy od tego, że sam nie jesteś lepszy, bo nieraz oszukiwałeś się w filmach. No, ale przecież musimy zakończyć ten film ze względu na to, że po prostu no, nie ma sensu go dalej kontynuować, ze względu na to, że Wiolka po prostu oszukała. Najzwyczajniej w świecie okłamała nas razem. Razem z Jaszczurem odpadają. Właśnie z Jaszczurem nie wszystko, że ja. Oszukali po prostu, no i w tym momencie kończy się film. Przepraszam was, że tak wyszło, no nie spodziewałem się, że Wiola zrobi coś takiego. Jaszczurem, bo ja się też na to pozwolę. Dziękuję państwu za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Dobra, nieważne, do widzenia. Do widzenia.